czyli Naumowicz, ksiądz Józef Naumowicz, książkę wydał, że Boże Narodzenie no, pochodzi z kultu Słońca, się wzięło z różnych tych pogańskich struktur świąt, uroczystości, jak to księga Izajasza pierwszy rozdział mówi, których nienawidzi dusza moja. My tu mówimy o Bogu. Ksiądz Józef Naumowicz jest autorem licznych książek poświęconych temu. Dużo książek napisał, tak samo jak i Ellen White. Bardzo ciekawe. Przez najbliższe dni niemal w całej Polsce możemy spodziewać się chłodnej, zimowej aury z deszczem, śniegiem i miejscami silnym wiatrem. Tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak powiedział dyżurny synoptyk IMGW Mateusz Barczyk, dziś wieczorem w wielu miejscach spadnie śnieg, a nad morzem będzie silnie wiało. Na przeważającym obszarze kraju będą dzisiaj występować przelotne opady śniegu. Najmniej tego śniegu na zachodzie, najwięcej właśnie w rejonie Pomorza, a także w górach. Do wieczora dość silny i porywisty wiatr na Pomorzu, zwłaszcza w rejonie Wybrzeża. Tam porywy wiatru do 85 km na godzinę. Synoptyk dodał, że jutro pogoda niewiele się zmieni. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie, rozpogodzeniami. Będą występować opady śniegu, głównie na wschodzie, w centrum, a na zachodzie właściwie nie powinno padać w ogóle. Tam też najpogodniej. Troszeczkę będzie cieplej, od minus 1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do około 0 w centrum i 4-5 stopni na wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Te porywy będą nieco mniejsze niż ostatnio. Na drugą połowę tygodnia synoptycy prognozują zmienną aurę z przelotnym, ale intensywnym deszczem i śniegiem. Ostrzegają też przed gołoledzią. Niebezpiecznie ślisko na drogach zrobi się już jutro w nocy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Laptop Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz Windows 10. Już za 1199 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Ach, uwielbiam koniec miesiąca. Jak portfelik mam taki chudziutki. Jak mi się wszystko kończy. Jak lodówce ma tylko śladówki, to jest znak, że zaraz będzie taniej. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz kabanosy Peacock jedynie 2,99 za 120 gramów, 2,99. A cukier biały kryształ 2,20 za kilogram przy zakupie dwóch opakowań. Tylko 2,20 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co także teraz będziemy dużo coś, tutaj opowiadać się, dużo mówić na temat pochodzenia. No my tu jednak zwracamy uwagę na Boga Jehowę, na prawdziwe wielbienie. O rzeczach mówimy takich dobrych, pozytywnych. No ale trzeba uważać, żebyśmy się nie dali uwikłać w jakieś tam pogańskie praktyki i zwyczaje, które się Bogu Jahwe nie podobają. Bo niby dlaczego mielibyśmy praktykować złe rzeczy. Tu nie ma reniferów, tu nie ma Podlasia, nie ma cerkwi, nie ma Białego Stoku, nie ma biskupa Jakuba. Troszeczkę powrzucałam w internecie ze cerkwi świętego Mikołaja z Anglo-Ameryki Białystok aż po 15 kilometrów na Warszawę, na Polskę, a gdzie wyje na Saskiej Kępie na pracę południe. Dzisiejszą porcję witamin, wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. To była reklama.
Jest 17:18. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. A w tej debacie wita Państwa Wiktor Świetlik. Moimi gośćmi są Maciej Gdula, krytyka polityczna, i Piotr Gabriel do rzeczy. Kłaniam się panom. My tutaj sobie rozmawiamy w Warszawie, a w Londynie rozmawiają panie Szydło i pani Teresa May. Premier Szydło konserwatywnie, czarno-biały strój. Premier Wielkiej Brytanii, no bardziej kolorowo, tak? Dalaj Lama by się nie powstydził chusty. Ale chusta bardzo kolorowa. No i rozmowa jest również, można by powiedzieć, że wielobarwna, ponieważ między innymi konsultacje międzyrządowe między naszą premierą, a nową premier brytyjską dotyczą sytuacja w Syrii była poruszana i sankcje wobec Rosji. Polska apeluje o to, żeby były utrzymane i tak dalej. Najpoważniejsze sprawy. A czy to partnerstwo z perspektywy Brexitu jest partnerstwem poważnym, istotnym dla Polski, panu zdaniem? Znaczy Wielka Brytania przede wszystkim nie wyprowadza się z Europy. To, że zapewne Złośliwi mawiają, że nigdy w niej nie była, że jest częścią Stanów Zjednoczonych. Ona się wyprowadza z Unii Europejskiej, ale nie wyprowadza się z Europy. Na to chcę zwrócić uwagę, nie z Europy kontynentalnej, ale jednak Wielka Brytania pozostanie Wielką Brytanią, pozostanie ważącym, wiele znaczącym państwem w Europie. Zresztą to jej rozstanie z Unią Europejską to cały czas jest jeszcze jakimś opatrzone znakiem zapytania, jaki to będzie rodzaj rozstania i jaki to będzie rodzaj później współdziałania z Unią Europejską. Oczywiście wszystko sobie można wyobrazić, tak, od bardzo ostrego rozstania po raczej takie miękkie, po taką miękką separację. Więc zobaczymy. Natomiast bez wątpienia dla Polski to jest, jak i dla każdego innego państwa, to jest bardzo ważny kraj, z którym trzeba starać się utrzymywać jak najlepsze stosunki. Może dodajmy milion Polaków, około miliona Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, drugi importer polskich produktów w Unii Europejskiej. Niemała siła zbrojna, w dodatku siła zbrojna, która dość twardo w tych rozmowach wewnątrz NATO stawała po dobrej z naszego punktu widzenia stronie i będzie współtworzyła te oddziały wchodzące w skład wschodniej flanki. Czy Maciej Gdula wierzy w to partnerstwo polsko-brytyjskie? Nie, trudno mi powiedzieć, czy w ogóle powinniśmy, jasne, nie możemy się pokłócić z Wielką Brytanią, jest tam mnóstwo Polaków. Wielka Brytania nie odpłynie tak łatwo od Europy, chociaż nigdy do końca taka przytwierdzona do niej nie była. Ja bym przypomniał choćby stanowisko Wielkiej Brytanii w sprawie Iraku, to znaczy Wielka Brytania jednak udała się tam i Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi. Kontynentalna Europa była zdystansowana, prosiła, żeby Polska też nie szła w tym kierunku. Polska się wtedy nie zgodziła. Znaczy w takich sprawach Wielka Brytania mogła zawsze liczyć na Polskę. Natomiast pytanie, czy Polska robiła dobrze, licząc na Wielką Brytanię. Ja mam tutaj wątpliwości. Moim zdaniem to, co się stało jednak przez ostatnie kilka miesięcy, to jest dowód na to, że w Wielkiej Brytanii przewagę zdobywają siły niechętne nie tylko integracji europejskiej, bo to jest, mam wrażenie, jedna sprawa, że tam podczas tych przemówień pan premier nie ma flagi Unii Europejskiej, to przecież znamienne, że jest tylko brytyjska flaga Union Jack i flaga Polski. Ale ja mam wrażenie, że zdobywają przewagę siły, które są niechętne w ogóle otwartości. To znaczy są przeciwko imigracji, przeciwko różnorodności, są za taką otwartością, która wyłącznie przynosi Wielkiej Brytanii korzyści, to znaczy za otwartością krążenia pieniędzy, a pieniądze to przede wszystkim londyńskie City. Za taką otwartością to oni są, ale jakakolwiek otwartość innego rodzaju, to znaczy na przykład właśnie otwartość na siłę roboczą, na imigrantów, czy ewentualnie na uchodźców, chociaż Brytyjczycy nie mieli większego problemu z uchodźcami, bo oni tam po prostu nie docierali. To już nie dla nas. Nie? I zwyciężyły... Z Polski uchodźcy docierali. No, powiedzmy, rządy Platformy były rzeczywiście zbrodnicze i
Polacy musieli uchodzić. No, Piotr Gabriel. No, bo tak troszeczkę w tej rozmowie przesuwamy się w stronę tego, jaka powinna być Unia Europejska, żeby kolejne kraje jej nie opuszczały, kolejne państwa jej nie opuszczały. No cóż, no rzeczywiście klimat dla Unii Europejskiej takiej, jaką widziano ją 10 lat temu, jaką widzieli ją eurokraci 10 lat temu, rzeczywiście przemija. Przemija z wielu powodów. Tylko jednym z nich są ci uchodźcy, którzy zalewali i zalewają nadal państwa Unii Europejskiej. No, innym to jest narastająca agresja ze strony Rosji. Niepowodzenie takich projektów jak projekt wspólnego pieniądza, czyli euro, który generuje deficyty budżetowe i nakręca dług publiczny i tak dalej, i tak dalej. Więc tych problemów, które stoją przed państwami Unii Europejskiej, tymi państwami, które w niej pozostają, i oby było ich jak najdłużej, jak najwięcej, jest wiele. Natomiast odpowiedzi na pytania, które doprowadziły do tego, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, mam wrażenie, wciąż padają niewłaściwe. Bo są to odpowiedzi polegające na tym, jeszcze więcej Unii, jeszcze głębsza integracja, polegająca w istocie na ingerowaniu niepodlegającej demokratycznym procedurom eurokracji na poszczególne państwa. No, Polska jest tutaj przykładem tego rodzaju działań, wcześniej Węgry. Więc jeśli państwa członkowskie Unii Europejskiej nie znajdą rozwiązań, które odsuną od nas widmo Frexitu, Italixitu i tak dalej, i tak dalej, no to może się okazać, że Wielka Brytania nie jest jedynym państwem, które opuściło Unię Europejską, ale kolejnym. A myślę, że odpowiedzi należy... Karierem tego ruchu. Tak, a myślę, że odpowiedzią pozytywną byłoby to, co było zawsze rzeczywiście jakimś oczekiwaniem chyba Brytyjczyków pod adresem Unii Europejskiej, czyli rzeczywiście krążenie wolne pieniądza, kapitału, krążenie również siły roboczej do pewnego stopnia, czyli do tego stopnia, w którym ona zaczyna podążać za socjalnymi przywilejami, a nie za możliwością pracy i zarabiania na siebie. Panowie... Tego nie było. Ja bym powiedział tylko jeszcze jedną rzecz, że jednak to, co się stało w ogóle w Wielkiej Brytanii, to jest nieoczekiwany triumf głupoty, niestety takiej głupoty populistycznej prawicy, bo przecież wszyscy się jednak zdziwili, że ten Brexit nastąpił. To znaczy najpierw nakręcali niechęć do Unii Europejskiej, mówiąc też mnóstwo jednak rzeczy nieprawdziwych. Nie? Znaczy tam ta kampania brexitowa, no to była kampania, która była w dużej mierze oparta jednak na jakichś takich fantazjach na temat Unii Europejskiej. Tak? To co na przykład mówiono o przekazywanej składce, którą można by było przecież przeznaczyć na zdrowie w Wielkiej Brytanii. No to były nieprawdy. I mam wrażenie, że prawica padła trochę ofiarą własnego sukcesu w tym szczuciu na Unię i to się dzieje w zasadzie w każdym z państw. To znaczy, to się stał rodzaj sportu, żeby krytykować Unię Europejską i w ten sposób budować swoją wewnętrzną pozycję, często odnosząc się do rozmaitych frustracji, które nie wynikały z tego, że istnieje Unia Europejska, tylko wynikały z tego, że na przykład istnieje globalny kapitalizm, i że istnieje przenoszenie miejsc pracy. Nie? I że w części, na przykład jak się zapytają w Niemczech, czy w niemieckich robotników, czy lubią Polskę, no to pewnie, że powiedzą, że niespecjalnie przepadają za Polską, bo tam uciekają ich miejsca pracy. Nie? Ale to jest spowodowane Unią Europejską w tym sensie, w jakim jest to organizm trochę podłączony, czy trochę wspierający globalizację i po prostu funkcjonowanie globalnego kapitalizmu, ale nie Unię Europejską, która na przykład zabiera tożsamość, jest wielką biurokracją, nie wiem, narzuca jakieś straszliwe ograniczenia biurokratyczne. To się stało źródło poparcia dla dużej części prawicy i mam wrażenie, że na przykład w Polsce to jest jednak tak, że było przekonanie, my tę Unię krytykujemy, zdobywamy na tym poparcie,
poparcie, ale to się, ale przecież nic się Unii od tego nie stanie. Znaczy ona będzie zawsze trwać, ona będzie stabilna, Unia się nie rozpadnie jako źródło solidarności, bo też trzeba się zastanawiać, co to znaczy dla Polski. Ona będzie nam wciąż tutaj te fundusze strukturalne przesyłać, a my będziemy ją krytykować i w ten sposób budować polską tożsamość i tutaj własną siłę polityczną. Otóż okazuje się, że Unia Europejska może by przetrwała polską krytykę albo krytykę węgierską, ale już tej samej krytyki francuskiej, brytyjskiej czy austriackiej może nie przetrwać. I czy włoskiej. I to jest wielki problem, bo ta Unia Europejska nie będzie słabnącą Unią Europejską, tylko po prostu będzie rozwaloną Unią. Piotr Gabriel, podsumowanie tej części naszego rozmowy. Pan zakłada, że te problemy, z którymi Unia Europejska się mierzy, są trochę wymyślone. A ja odnoszę wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, że bardzo długo trwało, zanim obywatele państw Unii Europejskiej zrozumieli, że wiele rozwiązań, że wiele działań, które im zaproponowano jako rozwiązania, tak naprawdę stwarzają problemy. Dla mnie taką kluczową jest sprawa euro, wspólnej waluty, która generuje pewien gigantyczny problem między północą a południem Europy. Wrócimy do tej rozmowy za chwilę. Moimi gośćmi są Piotr Gabriel, Tygodnik do Rzeczy i Maciej Gdula, Krytyka Polityczna. Zostańcie państwo, wysłuchajcie serwisu i wróćcie do naszej rozmowy. Wiktor Świetlik. Informacje dnia w skrócie. Zbliża się 17.30. Pierwsze konsultacje między rządami Polski i Wielkiej Brytanii zakończone i o tym powiemy na początek. W serwisie Donald Trump ostrzegający Kubę. Prezydent elekt żąda ustępstw. Na koniec powiemy o najstarszym latającym gadzie odkrytym w Polsce. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Zakończyły się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe z udziałem premier Polski Beaty Szydło i premier Wielkiej Brytanii Theresy May. To pierwsze konsultacje między rządami Polski i Wielkiej Brytanii. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim relacji polsko-brytyjskich, oświadczyła po zakończonym spotkaniu premier Beata Szydło. Wielka Brytania jest dla Polski partnerem strategicznym. Mamy dużo wspólnych tematów dotyczących gospodarki, dotyczących właśnie obronności i dotyczących również naszych wzajemnych relacji, jeżeli chodzi o rozwój nauki, jeżeli chodzi o rozwój kultury i wreszcie życia naszych obywateli tutaj w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo podczas dzisiejszych rozmów była poruszana kwestia m.in. realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie oraz sytuacja Polaków mieszkających na Wyspach. Donald Trump ostrzegł, że jeśli władze Kuby nie pójdą na większe ustępstwa, to zatrzyma proces normalizacji zapoczątkowany przez Baracka Obamę. Amerykański prezydent elekt podczas kampanii krytykował trwającą od 2 lat obniż w relacjach Waszyngtonu z Hawaną. Jeśli Kuba nie zapewni lepszego dealu swojemu narodowi, Amerykanom kubańskiego pochodzenia i Stanom Zjednoczonym, to wypowiem porozumienie, ostrzegł Donald Trump na Twitterze. Oświadczenie to jest zbliżone w tonie do wypowiedzi miliardera z kampanii wyborczej, kiedy to nawoływał do rozszerzenia swobód obywatelskich na Kubie i groził cofnięciem decyzji prezydenta Baracka Obamy o złagodzeniu embarga, ułatwieniach w podróżach i wznowieniu stosunków dyplomatycznych. Przyszły szef personelu Białego Domu Reince Priebus poinformował, że Donald Trump postawi władzom w Hawanie dodatkowe warunki, w tym zaprzestanie represji, otwarcie rynków, wolność religijną i uwolnienie więźniów politycznych. Priebus ostrzegł, że jeśli kubańskie władze nie pójdą w tych sprawach na ustępstwa, to przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych cofnie proces odwilży zapoczątkowany przez swego poprzednika. Donald Trump nie powinien mieć z tym problemu, ponieważ wszystkie decyzje łagodzące izolację Kuby Barack Obama wydał w formie rozporządzeń, które nowy prezydent może anulować jednym podpisem. Z Waszyngtonu Marek Bołkuski, Polskie Radio. Prokuratura postawiła zarzuty byłemu wójtowi gminy Ostrowica w Zachodniopomorskim, który zadłużył gminę w parabankach. Zarzuty usłyszała też skarbnik gminy. Prokuratura okręgowa w Koszalinie postawiła byłemu wójtowi Wacławowi M. i skarbnikowi Krystynie K. zarzuty nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody majątkowej w imieniu gminy Ostrowice. Jest ona szacowana na 34 miliony 256 tysięcy złotych. Wójt zaciągał kredyty także w parabankach, przekraczając limity określone przez Radę Gminy. Podejrzany jest także o sprzedaż urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na niekorzystnych dla gminy warunkach,
zaniechanie egzekwowania roszczeń od dłużników gminy, podawanie nierzetelnych danych w księgach rachunkowych i niespłacanie w terminie zobowiązań zaciągniętych przez gminę. Skarbnik Krystyna K. usłyszała zarzut kontrasygnowania bezprawnych decyzji wójta i podawanie nierzetelnych danych w księgach rachunkowych. Byłemu wójtowi grozi do 10 lat więzienia. Wobec Wacława M. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych, a wobec Krystyny K. w wysokości 2 tysięcy złotych. Na działce podejrzanej zostanie ustanowione zabezpieczenie majątkowe. Naukowcy zaprezentowali model najstarszego latającego gada odkrytego w Polsce. To ozimek volans. Jego szkielet został wykopany przez paleontologów z Instytutu Paleobiologii PAN w dawnej kopalni Iłów w Krasiejowie koło Zimka na Śląsku Opolskim. Jego szczątki były wydobywane ze skały przez 13 lat. Teraz wiadomo, że gady te miały 90 cm długości, a rozpiętość ich kończyn wynosiła 60 cm. Żyły 230 milionów lat temu, czyli w czasie, kiedy dinozaury dopiero pojawiały się na Ziemi, powiedział profesor Jerzy Dzik z Polskiej Akademii Nauk. Zwierz o bardzo cienkich, długich kończynach, wyglądający jak jaszczurka o nadmiernie wydłużonych nogach. I między tymi kończynami rozpięta jest błona lotna, podobna do błony lotnej, którą się posługują nietoperze. Ma bardzo długą szyję, nieproporcjonalnie długą szyję, więc z jednej strony wzloty pewnie w ucieczce przed drapieżnikami, z drugiej strony łażenie po drzewach i wyłapywanie owadów. Model ozimka w skali 1:1 oraz jego kości od dzisiaj można oglądać w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Pałacu Kultury i Nauki. Prognoza pogody. W nocy w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami śnieg. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie Polski do minus 2 w centrum i na zachodzie. A kolejne informacje dnia o godzinie 18:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Byk czy niedźwiedź? Serwis giełdowy w Polskim Radiu 24. Justyna Golonko, zapraszam. Dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG stracił 0,72%. WIG 20 1,11%. Zyskał za to indeks średnich spółek MWIG 40, ale tylko 0,06%. Spośród wszystkich 20 spółek wschodzących w skład indeksu, tych największych, wzrósł kurs akcji 3 spółek, a spadł 17. Wartość obrotów na sesji wyniosła 671 milionów. Najwyższe odnotowano na akcjach JSW ponad 75 milionów złotych. Największy wzrost, aż 45% odnotowały akcje spółki Starhenge, a największy spadek o ponad 13% odnotowały Call Energy. Najwięcej transakcji zawarto na walorach spółki JSW. I spójrzmy jeszcze na rynek walutowy. To była spokojna sesja dla złotego. 1 euro kosztuje teraz 4,42 zł, dolar 4,18 zł, a frank szwajcarski 4,12 zł. A więcej wiadomości z rynków finansowych oczywiście na naszym portalu www.gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. A w niej wita ponownie Wiktor Świetlik i moi goście Maciej Gdula, krytyka polityczna, Piotr Gabriel, Tygodnik do Rzeczy. Panowie troszkę przerażeni, ponieważ niedawno słyszeliśmy o tym, że największy gad latający w naszym kraju się znajduje, metrowy. Szczęśliwie do 13 milionów lat jest już w formie skamieliny czy czegoś podobnego. Więc możecie o 230 milionów lat, przepraszam, historię i możecie, także możemy spokojnie wychodzić z tego studia. No właśnie panowie... Z tego stresu. No właśnie panowie, a propos stresów... Jeżeli patrzymy na, bo chciałbym, żebyśmy zaraz też zajrzeli za ocean, i czy zgadzacie się z taką dychotomią, która dzisiaj jest bardzo często tworzona przez media i przez ludzi mediów, a także polityków uczestniczących w debacie publicznej, że Polska może albo grać i, bym powiedział, przyjaźnić się z Niemcami i Francją, albo z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, no, które niejako, których wyborcy niejako zdradzili ten obóz. Czy my musimy wybierać? Bo trochę w ten sposób no to już jest kreowane przez polityków prawicy, jak i opozycji. Czy ja myślę, że